Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dziewiąty mistrz świata przed nami, Tigran Petrosian, który reprezentował ZSRR. Był to zawodnik, który charakteryzował się przede wszystkim żelazną obroną. Jego styl gry niekoniecznie może się podobać szachistom, gdyż obrona nie należy do fajnych dla oka zagrań. Aczkolwiek od każdego mistrza świata się możemy uczyć czegoś fajnego i właśnie tejże obrony uczymy się od Petrosiana. Aczkolwiek partię, którą zaprezentuję, była dosyć ciekawa, niekoniecznie obrona, chociaż debiut był zagrany troszeczkę pasywnie, no ale tym się charakteryzował Petrosian. Jego przeciwnikiem był Borys Spaski. Panowie rozegrali partię w 1966 roku. Jeszcze taka ciekawostka. Petrosian tak naprawdę zajął się szachami, poważnymi treningami w wieku dopiero 13 lat i osiągnął tytuł Mistrza Świata. Także wszystko przed nami, moi drodzy. Przejdźmy już do rzeczy. Skoczek F3. Tak rozpoczął tutaj dziewiąty mistrz świata. Skoczek na F6, posunięcie G3, posunięcie G6. Póki co czysta symetria, ale już mamy posunięcie C4, goniec G7. Ustawiamy normalne domki. Roszada ze strony czarnych, roszada ze strony białych. I posunięcie skoczek C6, co jest ciekawe. Tutaj się czarne nie decydują na te same zagranie. No, w sumie nie wiem dlaczego, no po prostu inny debiut wybierają czarne. Grają sobie skoczek na C6, skoczek C3 i już wiemy tutaj po tym posunięciu, jaki debiut nam tak naprawdę powstaje. Jeszcze po zagraniu D4 widzimy, że mamy obronę królewsko-indyjską z fianchettem, czyli fianchetto, czyli goniec na G2 tutaj. Tak zwany domek, ja to tak nazywam. I teraz posunięcie czarnych A6. Jeden z planów, jaki można tutaj zagrywać w tej pozycji. Oczywiście można zamiast A6 zagrać standardowe E5 i po D5 skoczek E7 na przykład. Ale A6 jest też ruchem takim normalnym, który się zagrywa. Plan może być też taki, że wieża B8 i B5 osobiście czarnymi. Lubię takie rzeczy grać czasem, także no można w ten sposób. Tutaj białe niestety, znaczy niestety, no białe wybierają zupełnie teraz inną drogę, gdyż kuszącym jest zagranie D5, tak też się dzieje. Można grać inaczej, można też próbować zagrać na przykład E4, normalna sprawa. Można zagrać H3, takie ciekawe posunięcie nie wpuszczające skoczka na G4 i ustawiamy na przykład gońca na E3. Widziałem takie zagrania, jest to dosyć niewygodne dla czarnych, aczkolwiek nie wgłębiałem się mocno w te pozycje, ale taka możliwość po prostu istnieje. No ale zostało zagrane w partii D5. No i gdzie ma teraz zmierzać skoczek, moi drodzy? No, na B8 nie chce nam się iść, skoczek na A7 też nie bardzo, A5. Skoczek na A5, tutaj atakujemy piona. Nie musimy się obawiać tego, że tego skoczka stracimy, bo nie stracimy, gdyż nie można zagrać B4, gdy skoczek bije po prostu pionka i ucieka na B6 sobie spokojnie. W tym wypadku skoczek na D2. Jest to teoretyczne zagranie, tak się gra. Wygląda to troszkę dziwnie. Ja tu osobiście powiem, że nie lubię grać takich systemów białymi. No po prostu nie lubię, nie odpowiada mi. Ja to wolę zdecydowanie czarnymi, odwróconym kolorem. Tutaj ten goniec jest zamknięty, ale on będzie miał drogę przez B2. To normalna gra, tak po prostu grają. C5. No i właśnie, jeżeli tutaj na przykład wybijemy, no to ten skoczek może spokojnie wybić na C6 z powrotem i jest wszystko w porządku. No ale po C5 tutaj białe decydują się, że zostawią tego pionka centralnego i zagrywają hetman C2. No i teraz Spaski zagrywa posunięcie E5. Powiem tak, ja bym planował tutaj na przykład zagrać wieża B8 i B5. Taki plan bym wybrał, podparto jeszcze gońcem na D7, żeby się przepychać przez B4. Albo próbować po prostu zbić na C4 i otworzyć linię. Taki plan również istnieje. E5 też do na najgorszych ruchów, że tak powiem, nie należy. Jest wszystko normalne. No tutaj oczywiście E4 jest za nadrzu, ale Petrosian się z tym nie spieszy i spokojnie tutaj broni tego pionka na C4. Też gońca może wstawić sobie tutaj na B2 w ten sposób od razu. Tutaj teraz czarne zagrywają taki ruch według mnie trochę dziwny. Jest to ruch skoczek G4. No moi drodzy, po co takie posunięcie? Zastanówmy się. No przecież ten skoczek tutaj nic nie atakuje.
ani nie ma dobrych wejść do centrum. Nawet przecież Hetman nie może zagrać na h4 tak standardowo, żeby próbować dać mata na h2. No głównym założeniem tego posunięcia jest to, żeby zagrać po prostu ruch f5, a ewentualnie potem wrócić. Jasne, że można byłoby tutaj zagrać h3. Przypuszczam, że skoczek by wtedy wrócił na h6 i zagrał f5. Mógł też po prostu wrócić. No, ale to jest też taka prowokacja mała do osłabienia króla. Chociaż no nie wnikajmy może za mocno, zobaczmy co poszło dalej. Bo dalej poszło zagranie e4 i czarne właśnie zagrały f5. Powiem wam, że pozycja czarnych mi się bardzo podoba. Białych ciutkę mniej. Aczkolwiek tutaj białe są ok, to jest wszystko w porządku, żeby nie było. To jest wszystko w porządku. Tutaj można zagrać na przykład a3, b4 z takim fajnym planem. I ten skoczek musi coś ze sobą zrobić. Aczkolwiek tutaj Petrosian teraz zagrywa ruch, na który bym się raczej nie odważył. Jest to po prostu bicie. No właśnie, jest to po prostu bicie. To też nie jest złe posunięcie, tak też się gra oczywiście, żeby te centrum, że tak powiem, troszeczkę rozbić. I teraz są dwie opcje. No albo bijemy gońcem na f5, albo pionkiem. Która opcja jest lepsza? Lepsza dla czarnych opcja jest biciem pionkiem na f5. Tak też się stało. No ale co by na przykład było po biciu gońcem na f5? Moi drodzy, wtedy wskakujemy skoczkiem na e4. I głównie chodzi o to, że ten skoczek na e4 tutaj będzie miał piękną placówkę. Petrosian lubił takie pozycje, znaczy lubił mieć tutaj skoczka, z tego co dobrze kojarzę, jak sobie analizowałem wiele jego partii kiedyś, to lubił takiego skoczka na e4 sobie tutaj wstawić. No dobra, ale zostało zagrane takie posunięcie. No i teraz jestem ciekawy, czy zgadniecie następne posunięcie 9. mistrza świata. Co zagrał Tigran Petrosian w tym momencie? Co wy byście zagrali? Ja przypuszczam, że chodzi wam po głowie taki ruch h3, żeby odpędzić skoczka, bo to zawsze nieprzyjemnie taki skoczek stoi. Przypuszczam, że chodzi wam po głowie goniec b2. Ja bym tak zagrał, albo h3, albo goniec b2. No, może h3, f4 z takim planem. A Petrosian zagrywa, moi drodzy, skoczek na d1. No, zrobiłem trochę oczy, jak zauważyłem ten ruch. O co w tym posunięciu chodzi? Nie jest to najlepsze posunięcie, tak wam powiem. No, manewry. Tutaj oczywiście tej wieży nie tracimy po ruchu e4. Nie musimy się tego obawiać, bo zawsze mamy goniec b2. Więc tu jest wszystko w porządku. Ale tu chodzi o to, żeby tego skoczka przestawić na e3. Oczywiście najpierw wypędzić tego i stawić skoczka na e3. Może ruch f3 też wchodzi w grę. No tak jak już mówiłem, Petrosian przybiera, nawet grając białymi, tutaj taki obronny styl. No i jest temu wierny. B5 zostaje zagrane przez białe. No to jest jasne wykorzystanie tego, że skoczek uciekł na D1 i już nie pilnuje B5. No i właśnie F3. Już widzimy zamiary tego skoczka właśnie w tym momencie. No i teraz z paski zagrywa ruch wtrącony, oczywiście E4. No taki ruch zagrać trzeba. No jak będzie bicie tutaj, to bierzemy po prostu wieżę, a goniec stąd zawsze ucieknie. Więc się tego nie musimy obawiać, grając czarnymi. No ale jest goniec B2, rzecz jasna. No goniec wymienił tego gońca, hetman wymienił. No i pionek wybił na F3. Okazuje się, że skoczek z G4 na razie jest, powiedzmy, nietykalny. I tutaj goniec wybił na F3. Teraz powiem wam, że ta pozycja mi się w ogóle białymi nie podoba. W ogóle, przyznaję się, bez bicia. Dlaczego wybrałem tą partię, to zaraz zobaczycie, co się będzie działo dalej. No, szachy to jest gra błędów oczywiście. No i teraz podoba mi się czarnych, dlatego że tu są perspektywy na skrzydle. Dwa, że nie ma czarnopolowych gońców. No i hetman ma jakieś fajne takie zagrania typu G5, goniec D7, wprowadzamy kolejną wieżę. Dosyć łatwo to wygląda. Skoczek zagrał na E5. Ten skoczek też się czuje bardzo fajnie. I goniec na E2. No i moi drodzy, pozycja jak pozycja. Komputer ocenia to jako mniej więcej równą. No ale cóż, Borys Spaski postanawia rzucić się do gardła. I słusznie, ten ruch również jest ciekawy. F4. Posunięcie F4 jest ciekawe, tylko że teraz tak, tutaj biały jakby dobrze zareagował, a można było zareagować dobrze, mianowicie zagrać wieża bije F4, moi drodzy. Wieża bije F4, jak wieża bije na F4, GF4 i pozycja białych jest ok, jest pionek więcej po prostu. Jest pionek więcej. Dziwię się, że tak białe nie zagrały. W tej pozycji po F4 nastąpiło bicie pionkiem. No i teraz tak, nawet jak tutaj pionek bije, to się nic nie dzieje. Gdyż może nastąpić w partii wieża F4, co ciekawe, to jest fajny ruch, dlatego że po biciu tutaj na F4 hetman zagrywa na G5,
Król H1, hetman bije F4. I co to za pozycja, powiedzcie mi? Jakim kolorem wolelibyście grać? Ja wolę grać to czarnymi, mimo że komputer dalej pokazuje równą, ale to nie wygląda dobrze. Skoczek świetny. Te figury jakoś tak nieco skrępowane, nie ma tutaj ruchu wieża G1, chociaż ten ruch jest w zanadrzu, trzeba na to uważać. Król troszkę odkryty, ale goniec F5, zawsze goniec G6 i wprowadzamy drugą wieżę. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze, wolałbym to grać czarnymi. No cóż, no w partii w ogóle zupełnie inaczej poszło, to po tym biciu nastąpiło wtrącenie na H3 gońcem. No i teraz tak, czy można bić skoczka na E5? Otóż nie można, gdyż hetman G5 w zanadrzu chce tutaj dać mata, na G2 oczywiście, więc po gońcu H3 Petrosjan popisuje się, moi drodzy, teraz dobrym zagraniem, bardzo dobrym zagraniem, jest to ciekawy ruch, naprawdę. Przybrał taki, powiedzmy, styl obrońcy, a teraz wyskakuje tutaj z niespodziankami. Skoczek na E3, bardzo silny ruch, w tym momencie. No, scalamy wieżę, to jest przede wszystkim jedno. Tutaj cały czas grozi wzięcie skoczka. No i teraz, moi drodzy, pytanie jest takie. Czy można zbić wieżą tutaj na F4? No, zbić można, ale jakie są konsekwencje? Sprawdźmy. Wieża teraz by wybiła. To jest dosyć forsowny wariant, więc trzeba w ten sposób grać. Tak? I wieża G4, moi drodzy. I po tym ruchu goniec bije na G4, skoczek bije, goniec bije, hetman bije, król H1. Jaki jest rezultat tej partii? No, komputer ocenia malutką przewagę dla białych. Ja widzę tutaj praktycznie wygraną, bo wieża wchodzi na G1. Jakbym taki wariant sobie przeliczył w głowie, jakbym grał taką partię, to bym się białymi tutaj cieszył, a czarnymi bym już tutaj się mega pocił. Okazuje się, że taka obrona hetman D4 jeszcze jest, ale ta wieża wchodzi z szachem, potem tutaj, można wziąć pionka i próbować, i próbować, i próbować. No cóż, tak nie poszło, więc już tutaj czarne zrezygnowały z bicia właśnie na F4 i właśnie goniec wybił teraz na F1, dokładnie tak, i wieża wybiła. No i moi drodzy, skoczek G6. Ok, podsumujmy leciutko. Tutaj białe mają jakość mniej, ale są perspektywy. Jest goniec bardzo silny, który właśnie wykorzystuje ten swój potencjał. Zagrywamy zatem gońcem na G4. No tutaj Petrosjan już poczuł krew. Goniec na E6 jest w zasadzie figurą, która tutaj nic nie może jej stanąć na drodze, żeby tam zagrać. I skoczek wybił na F4. No właśnie, ten skoczek jednak tutaj próbuje bronić przy okazji. Niestety nastąpiła niesamowita sprawa, niespodzianka dla czarnych, moi drodzy. Mianowicie wieża bije F4. Kolejne poświęcenie jakości, bardzo fajny i super ruch. Zobaczcie, wieża bić musi, no ofiary trzeba przyjąć. No i goniec E6, standardowo. No i teraz tak. Zobaczcie, że hetman po skosie tutaj broni tych dwóch pól. Goniec też broni i atakuje. Jedyne pole to na F8, ale hetman H8 wchodzi. Jak król pójdzie na F8, to hetman H8, król E7. No i tutaj chyba hetman na G7 i koniec partii się robi powoli. Poza tym, no, jedyny ruch, który tutaj wygrywa, przepraszam, nie wygrywa, który troszkę ratuje, bierze F7, wybaczcie za mój błąd, bierze F7. Tak też w partii nastąpiło, no, mistrzowie świata tutaj grali, Borys Spaski był kolejnym tym mistrzem świata. I teraz tak, po bierze F7, no, trzeba pomóc temu związaniu, czyli figury kolejne muszą wejść do akcji. No i właśnie to się dzieje. Skoczek E4. Dosyć ciekawy wygląd. Trzy figury na jednej linii. Trzy lekkie figury, dwie jakości mniej. Jakoście mniej. I tutaj... Jakoście? Nieważne. Dobra, nie będę się zagłębiał. Czasem sobie kminię, przepraszam. Goniec tutaj stoi i jest związanie. Zawsze tę jedną jakość mogę sobie odbić. No ale skoczek sprytnie zagrał, bo grozi na przykład zagranie na F6. Poza tym też bronimy fajnie na G5. No i teraz hetman zagrał na H4. No i moi drodzy, hetman H4, no takie posunięcie, no powiedzmy, nie ratuje tu za wiele, no ale coś trzeba było grać, prawda? Ta wieża może tutaj może pomóc. Zobaczymy. Skoczek zbił na D6. Ok, jednego pionka białe wzięły. Przy okazji jeszcze mocniej atakujemy.
I hetman zagrał na G5. No, jeden szach. Tutaj wiosny nie czyni. Białe były na to przygotowane. No i teraz, moi drodzy, oczywiście taki ruch skoczek G4 zagrać można, zasłonić się, ale jakieś H5 to trzeba liczyć i tak dalej. Ale prosta sprawa, zobaczcie, król H1. W ogóle się białe nie liczą z tym, że kolejny skoczek wisi. Okazuje się, że nie można zbić skoczka. I teraz zastanówmy się dlaczego. Co by było, jakby hetman zbił skoczka? Można sobie jak najbardziej zatrzymać materiał i pomyśleć, co dalej. Tutaj mogłoby nastąpić goniec F7, król F8, moi drodzy, hetman H8, szach, król E7, to jest wszystko dosyć forsowne, skoczek F5, widzimy widełki. No, król jak zbije tutaj, to jest hetman G7 i możemy odbić, więc jak na przykład ucieka, można dać szacha, jak hetman zbije, to oczywiście po hetmanie, król C7 i tutaj mamy na przykład hetman H7 z szachem, król B6 i bierzemy na końcu hetmana z wygraną oczywiście. No ale tak, wróćmy do pozycji. Bo hetman H4, skoczek zbił, tak, i wieża zagrała na A7. No wieża broni na F7. Okazuje się, że tutaj już jest w zasadzie koniec partii. Goniec zbił na F7, wieża zbiła na F7, moi drodzy. I tak naprawdę teraz następuje jedyne wygrywające posunięcie. Można sobie jak najbardziej zatrzymać materiał i znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji, moi drodzy. Ja już pokazuję to rozwiązanie. Uwaga! Niespodziewany ruch. Hetman H8. Piękne dla oka zagranie Tigrana Petrosjana. No, jedyne wyjście to wybić. To w tej sytuacji w ogóle się już czarne poddały, no ale wybicie mogłoby nastąpić. Bicie tutaj, skoczek bije hetmana. Figura więcej. Nie ma co zbierać tak naprawdę. Piękne zagranie, no Tigran Petrosjan może nie należy do takich lubianych mistrzów świata, ale ja lubię jego partie, one są, jego zagrania niektóre są naprawdę fantastyczne, aczkolwiek debiut rozegrany troszkę słabo, no ale wyszło jak wyszło, to są tylko szachy. Dzięki serdeczne za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, hej!